Siema wszyscy oglądacze YouTube'a. Dzisiaj powiemy sobie o społeczeństwie rzymskim. Jest to element serii na temat starożytnego Rzymu, więc jeżeli oglądasz ten odcinek jako pierwszy, to oglądnij, ale też oglądnij resztę. Albo wszystko, albo nic, prawda? Jak to mawiają Rzymianie. Trzeba pamiętać, że w okresie rozkwitu Imperium, w Imperium Rzymskim mieszkało więcej osób niż obecnie w Polsce. To nawet dużo więcej. Jestem w stanie zaryzykować, że więcej niż w Polsce, Austrii, Słowacji, na Węgrzech razem. Jeszcze w jakichś innych krajach, które możecie sobie tam dodać, to dalej razem. Tylko małe kraje dodawajcie, żeby faktycznie było mniej. Jak to wszystko wyglądało, jak ci ludzie żyli między sobą i jak można podzielić społeczeństwo rzymskie, to są zagadnienia ważne. Ważne do tego, żeby zrozumieć, jak działało imperium, jak działało samo miasto Rzym, no i też jak to się w ogóle stało, że przez dobre kilkaset lat ten organizm funkcjonował. Społeczeństwo rzymskie od samego początku, już na etapie późnej monarchii i wczesnej republiki, było podzielone na patrycjuszy i plebejuszy. Patrycjusze stanowili tą lokalną arystokrację i pochodzili z rodów raczej związanych na przykład z armią albo z politykami, zarówno lokalnymi, jak i tymi z Rzymu, a plebejuszami stawali się po prostu ludzie, większość ludzi na terenach podbitych. Było ich coraz więcej, a oni mieli coraz mniej praw i tak naprawdę byli coraz ubożsi. No i właśnie tutaj dochodzimy do tej takiej przemiany, która jest bardzo istotna. Na samym początku mamy tylko patrycjuszy i plebejuszy, a później w miarę rozwoju imperium dochodzi nam element nobilis. To są ci najbardziej zamożni ludzie, którzy traktują patrycjuszy tak jak patrycjusze plebejuszy, prawda? Czyli to jest taka wybitna elita skupiona wokół największych miast imperium, no i która jest tam taką śmietanką, zarówno jeżeli chodzi o wpływy, jak i chodzi o majątek. Poza tym z bardzo szerokiej warstwy plebejuszy pojawiają się tak zwani ekwici. Ekwici jakimś sposobem poprzez wykształcenie albo poprzez wzbogacanie się doszli do pewnych na przykład urzędów albo do pewnych wpływów, mają dość spore majątki, ale dalej nie mają za bardzo praw, czyli nie są reprezentowani tak jak patrycjusze, po prostu są w tej warstwie gorszej, są takimi najlepszymi z najgorszych, jeżeli chodzi o wpływy, urzędy i jakby no, możliwości. Pozostała część plebejuszy, w miarę jak gospodarka oparta na rolnictwie rozwija się coraz bardziej, staje się coraz bardziej uboga, dlatego że w miarę wzrostu zapotrzebowania na towary rolnicze, czyli na przykład na zboża, w Imperium Rzymskim zaczyna coraz bardziej popularyzować się model gospodarstw, takich olbrzymich gospodarstw, zwanych latyfundiami, które należały do głównie patrycjuszy, a tak naprawdę głównie do tej warstwy nobilis. Plebejusze, którzy mieli wcześniej jakąś tam ziemię, albo przynajmniej pracowali na ziemi i mieli za to godziwe wynagrodzenie, teraz są po prostu prawie że na równi z niewolnikami. Tym sposobem po raz pierwszy rodzi się tak widoczna i tak liczna warstwa proletariatu, czyli pojęcia, które będzie dość ważne na kartach historii, do którego odwoływać się jeszcze będziemy jeszcze w XIX czy XX wieku. Proletariat to są osoby, które nie posiadają ziemi, nie posiadają majątku, jedyne co mają to swoje ręce, które muszą wykorzystywać do pracy na rzecz kogoś, kto nie jest skłonny im zapłacić albo płaci im bardzo, bardzo, bardzo mało. Więc jest to taki absolutny dół hierarchii społecznej, która wykształtowała się w takim dorodnym tego słowa znaczeniu po raz pierwszy właśnie w Rzymie. Wewnątrz każdego miasta rzymskiego tworzą się różne urzędy, które regulują tą pracę, stosunki między obywatelami i w ogóle w miastach kontrolują to, jak dzieje się takie codzienne życie. Takim ważnym urzędem, który warto sobie powiedzieć w kontekście plebejuszy przede wszystkim, to Trybun Ludowy, który ma ich reprezentować i w tym takim odwiecznym starciu na linii plebejusze i patrycjusze, to Trybun Ludowy ma mieć możliwość zatrzymywania ustaw, które bezpośrednio godzą w interes plebejuszy i po prostu regulować jakoś to życie tak, żeby mieli oni coś do powiedzenia w polityce, nieważne kto obecnie rządzi. Ten urząd z większymi lub mniejszymi sukcesami faktycznie jest udokumentowane, że działał dla dobra ogólnego społeczeństwa. Mamy urzędy edylów, czyli osoby odpowiedzialne za taki porządek publiczny generalny, tak żeby przestrzeń każdego miasta była reprezentatywna, żeby był zachowany porządek. No takie regulowanie życia miejskiego. Poza tym są kwestorzy, obok śmierci była też pewna druga rzecz, czyli podatki. No i właśnie za to odpowiedzialni są kwestorzy, żeby jakoś ten cały system się utrzymywał. Kwestorzy przede wszystkim skupiają się na warstwach plebejuszy, prawda, bo to od nich najłatwiej jest zdusić pieniądze. Bardzo często to no tak po prostu jest. Dodatkowym urzędem był cenzor, który co jakiś czas, na przykład co rok albo co 5 lat prowadził spisy ludności, gdzie sprawdzano, jak rozwija się na przykład pod względem zamożności majątkowej cesarstwo. Spis ludności odpowiadał też na pytanie, ilu potencjalnie żołnierzy możemy wcielić w legiony. No i po prostu odpowiadał za to, że Rzym wiedział, jak rozwija się jego imperium. Więc te wszystkie urzędy były stworzone do tego, żeby ten organizm funkcjonował i faktycznie funkcjonował w miarę sprawnie przez długie, długie lata. Jak przyjrzymy się
Imperium Rzymskiemu w miarę jak się ono rozwijało, okaże się, że coraz bardziej było ono skupione właśnie na działalności stricte rolniczej. Wiele rzeczy przybywało, przybywało skarbów, ludności, ale nie za bardzo przybywało zboża, więc nie było innego wyjścia, jak tylko przestawić większość gospodarki wewnętrznej na tory rolnicze i handel wewnętrzny. Jakby Rzymianie już na pewnym etapie nie mieli za bardzo z kim na zewnątrz handlować, albo nie za bardzo im się to opłacało, bo wszystko było do zdobycia wewnątrz imperium. Dlatego infrastruktura, na przykład słynne rzymskie drogi, była tak ważna i stanowiła niezwykle istotny fundament tego, jak gospodarka funkcjonowała w ogóle, no bo po prostu wymianą handlową stało bardzo wiele działalności w Rzymie. Handel wewnętrzny i rolnictwo to takie dwa filary, które utrzymywały to wielkie imperium od strony gospodarczej. Nieważne, czy Rzym był w danym momencie w trakcie wojny, czy odpierał właśnie ataki barbarzyńców, czy może szalała wojna domowa, to wszystko, o czym powiedziałem w tym odcinku, jakby cały czas trwało i cały czas ewoluowało i nadawało kształt temu państwu, o którego sile decydowały zwycięstwa militarne, ale też właśnie ta struktura. I dopóki ona funkcjonowała w miarę dobrze i miała paliwo w postaci na przykład zdobyczy z podbojów, to wszystko było w dużej mierze w porządku. Zapraszam Cię jeszcze raz do oglądnięcia innych moich filmów poświęconych Rzymowi czy Królikom. No i do zobaczenia.